Jezusem. Hubert wywęszył coś. Czekaj. To są dwie opcje. Co to może być za auto? Potrzymaj mi to. Boże. Ja. O. Albo. O jest. Panowie. Przepraszam. Panowie, znaleźliśmy właśnie Alfa Romeo Auschwitz. Eiszhammer? Nieważne. Alfa Romeo, która jest w środku kompletna. Bo ja nie chcę robić. Nie, kochany. Zobacz, to nie będzie mi kłamie. Nawet znaczek widać. O! Nie! Ła! Jest? Nie ma znaczka. Ale jest tutaj koło tego, koło drzwi, na tym, na schowku. Spróbuj otworzyć. Nie wiem, to ty to zrób. Ja tam z telefonem nie wejdę. No to połóż go. Co idzie otworzyć? Ty? Otworzyłby się? O! To jak będą jakieś motory, to mi mów. Fiat. No, Fiat 131. O proszę, co my tu mamy? Co tu jest? Co to? Nie wiem, ale bardzo ciekawe. Daj. Obrotowe. A, to jest tego, parkingowe dla Niemców. Czyli auto zostało sprowadzone z Niemiec. Ten Fiat? Tak. To jest teraz bardziej dziwne. Ale w sumie widziałem tutaj tablicę rejestracyjną niemiecką, która była podjęta. Czekaj. Widzę zgłoszenia chyba. To ty sobie tam oglądaj. Passat B2, masz jego model. Panowie, tutaj widzicie Deuneksję. Wygląda ona całkiem nowocześnie. Niestety ona ma za sobą bardzo tragiczną przeszłość. A zresztą tam chyba. Wóz dostał potężne uderzenie od boku. Być może nie przeżyli żadni pasażerowie. I właśnie stoimy koło auta, który zginęli. Skąd pewność, że zginęli? A skąd mogę wiedzieć? Co więcej, proszę zobaczyć za mną. Tutaj, pod matką, koło nie kamieniczka znamionowa. Poczekajcie, widzą, kochani. Jest. Dobra, nie było tego, ale nie rzuci mi żebyś na słowo. Poczekaj. Nieźle, nieźle. To tak jest nagrywanie? Thank you.
Jakbyś mi schował ten tle, jakbyś schował mi tą kurtkę, to naprawdę byłoby mi lżej opowiadać czy cokolwiek. Zobacz. Ach, dzień dobry, witajcie. Oto lekot, tak. I zobacz, co ja mam zrobić to. Coraz gorsza pogoda, jak mi wiatr jest coraz bardziej zachmurzony. O. Chcecie zajrzeć? Niekompletny silnik. Szkoda, że bez akumulatora. Akumulator na handel. Hubert i znamionowa. Hubert i szabrownictwo. Ej, to naprawdę fajnie zarosło. Zobacz, tabliczka znamionowa. Dobra. Witajcie panowie. Warto. Całkiem ciekawy kolor. Bagażnik możliwy do otwarcia. Co tam może być? Może jakieś modele? A może... Motorower. Część. Rower. Motorower. O! Jest coś o wiele ciekawszego. Oryginalny podnośnik do aut Wartburga. Zobaczcie. Są nawet napisy. Dziwnie pachnie. Olej, paliwo. Bo to był dwusów. Wartburg był dwusówem. Zobacz, opony tego 100 mila. Porażka. Czekaj. Ford chyba. No Ford. Nagrywasz? A teraz pokażę wam pewną ciekawostkę. Zobaczcie, Skoda. Zwykła taka, co nie? A teraz wam coś pokażę. Albo nie. Niestety. Chyba wam nie pokażę. Niestety. A mogą tam się kryć niezłe skarby, ponieważ maska tej Skody otwiera się. Tam jest nic nieruszane. Jest opona. Koło zapasowe. Chodź, zobaczmy. Teraz tak. Wsiadamy do kolejnego auta. Skody. To jest Skoda? Aha. Skoda. Zaraz może się przyjrzymy i powiem jaki to jest model. Bo jest na pewno z rodziny 742. Nic się nie stało, ale uderzyłeś w swój telefon. Ja. Gówniarzu, nie nagrywaj tego. Poczekajcie. Coś? Nic. No dobrze. O, jedna z początkowych Skód. Można podać Skód. Skód z rodziny 742, ponieważ ma wąskie lampy. No. Zamki wywaliło. I to nieźle. Ford. Silnik fajny miał. No. Łańcuch. O, maluch. Ciekawe został. To jest projekt. Zobaczcie. Projekt. Gleba, stens. Wszystko jak to jest. Okay. Tego przewracaliśmy właśnie. Tak? To pewnie dlatego ma takie stensy. Ktoś go przewrócił na ten
i stwierdziliśmy, że go z powrotem odwrócimy. No pamiętasz tam. Pusty w środku. Świat. Czarna tablica. O. No. I stan sany. Nie, to nie sany, mikra. Proszę zobaczyć. Mikra. Po wypadku. Właściwie gdyby mi się udało, bym ją przewrócić, ale nie będę. Nie uda ci się. Udałoby mi się, wystarczyłoby tylko ten zrobić tak i by była przewrócona. Tylko bo ma kierownicę. Oczywiście. Wartburg kolejny. Próbujmy tego otworzyć, panowie. I panie. Panie tego nie oglądają. Nie oglądają chyba. Libia, może. Liquid? Lampka. Aha. O, ale tutaj jest rozrusznik. Od Volkswagena. Nie jest stacyjka? Stacyjka, tak. Mam taką. Nową. Rzuca ty. O, patrz, taksówka. No wiem, warszawska. Ale tanie musiał być. Tylko złoty 20? Za kilometr. Nieźle. I patrz, nie jest w ogóle ruszony w środku. Idę znaleźć wejście do niej. Wydaje mi się, że musimy przeciąć uszczelkę. Albo? Ja cię, ale taksówka świetna. Takie fotele. To jest prawda. O, trójkąt ostrzegawczy. Trójkąt bermudzki. Chodź, tędy. Daję cię. Zastawa. Trójkąt ostrzegawczy, prawie na instalować. Raz skoda. Kompletny. Nieuszkodzony. Zobacz. Skoda. A przynajmniej to, co z niej zostało. Zatrzymaj. Znaleźliśmy trójkącik. I zobaczcie. Trzyma się. No. To ja może pokażę z bliska tą Skodę. Take me. Może bym się udał ją otworzyć. Poczekaj. Więc tak. Tutaj jest taki kluczyk. What the fuck? To jest auto. Wydaje mi się, że Polonez. To, proszę państwa, jest Ritmo pierwszej generacji. Możemy poznać po charakterystycznych lampach okrągłych. Późniejszy model, czyli obok, już ma kwadratowe. Bardzo ciekawe samochód. Kiedyś uznawano go jako multiple, czyli auto bardzo brzydkie, ale uważam, że jest przepiękny. O! Nigdy nie otwierany. Gdyby mi się udało go otworzyć. A to ciekawostka. Ten traban nie jest metalowy, a z duroplastu. Czyli takiego plastiku. Szkielet miał metalowy oraz no metalowy, bo poprzedni model AWZP70 miał drewniany. Czyli nie zardzewieje oprócz ramy. Auto jest nierdzewiejące. Tylko rama rdzewieje i to jest szybko. Gdzie to zobaczyć? Aby.
O. Spokojnie. Mówiłem ci o tym busie. Co to za Ford? Taki Transit? Mhm. A fajnie wygląda. Finka chyba. Teraz będę był nazwany. Jakbyś pierdnął, to by się otworzyło. Nie. To się na luzie wszystko otwiera. Dawaj, otworzę ci go. Nie! Ja pierdziel. No i teraz go zamknij. Po co? No zamknij go. Poczekaj. Robię to na luzie. No i teraz mocniej. Boże. Patrz. Dywanik jest. Zgniły? Który zgnił, jest przód. Widzisz to? Może pójdziemy tędy, bo tam jest jakiś nieznany samochód, który chyba nigdy nie był oglądany. To jest droga dla szabrowników. Beczka. Pewnie w tym stanie. Do tego, że tu jest sztuk wody. Teraz parkour się zaczyna. Mostu nie ma. Poczekaj, może by się udało jakoś przejść. Tylko musiałbym się mocno trzymać. No chodź. Tutaj jest tego, czyli można sobie przejść na luzie. No na luzie można przejść tam. Hubert przechodzi. A ty wejdziesz? No. Chcesz, to możesz nagrać. Poczekaj. Tylko uważaj. Ja wiem. Mama! Dobra, boję się. Bartowi się udało. Gdzieś są całkiem niezła auta. Chyba nigdy nie ruszamy. A co ze mną? Poczekaj, tam wezmę ci kamerę. Dziękuję. Proszę zobaczyć. Seba Dziwanowski i parkour. Tak jak w odcinku z budowy. Nie, dobra, mniejsza. No to ja może chwilę nagram, żeby nie było. O! Citroen CX! Właśnie o to się nadziałem. Teraz musimy uważać. Ej! Ja chciałem się cofnąć do tego Forda jeszcze. Dobra. Po wideo. Dacia albo Renault? Nie byłem na tej stronie. Ani... Byliśmy. Nie, na tej nie byliśmy. Byliśmy, ale obszedliśmy. A tutaj widzę, pomyliłem się. Jednak jest tutaj Citroen CX. A obok GS. No. I tak nikt nie wie, jaka jest różnica między Citroenem CX a GS. Citroen CX jest większy. No i marzę o nim. Może być na miniaturkę. Co? Możesz być na miniaturkę. Nie, bo ja chcę inną miniaturkę. Dobra. To się poszuka kwestii nagrywania miniaturki. A tu GS. To tu mam automat. Oraz klapa od Citroena GS. To miało automata. Tak, to miało automata, Sebastianie. No. Tam duży Fiat. Dobra. Czyż by to było koniec? Prawdopodobnie. Co prawda mogliśmy jeszcze być tutaj i nagrywać godzinę jeszcze, bo już chyba nagrywamy godzinę. Ale jak zostanie pocięty materiał? Zarosło. No. Wycieraczka do szyb taka. Sebastianie Dziwanowski, idź tam. Ja usiądę tutaj na kierowcy. Albo ty. No, wskakuj.
Ty weź się spęcznie. Dobra. Chodźmy tam do jakiegoś fajnego auta w różnym czegoś. Chodźmy na początek, bo jesteśmy w ogóle na początku. Uważaj. Uwaga, chodź. Ciekawe, czy tutaj może być w tych zaroślach jakiś część, samochód, siedzenie. Mniejsza. Zostałem zgwałcony przez krzaka. Jak to zwykle bywa ze mną. No dobra. Nie rzekaj. Po prostu zapomnij. Dobra. No panowie. To już jest chyba koniec. To jest koniec właśnie tej eksploracji. Przedstaw się. Największy znawca motoryzacji. No nie powiedziałbym. No dobra, ale widziałeś wszystko tutaj. Jakbyś mnie zapytał o jakieś inne wozy, bym pewnie nie wiedział. Tak, bo ty pewnie jesteś taki menor. Ale dobra. Dobra panowie, kończymy to wszystko. To jest chyba najdłuższy odcinek. Oczywiście zostanie pocięty, ale bez montażu to jest najdłuższy odcinek, jaki zrobił Sebastian. Być może jeszcze nagramy jakiś odcinek tutaj. To już zależy od Sebastiana. Może nagramy w lato, żeby zobaczyć, jak to wygląda wszystko, jak to jest zarośnięte. Ewentualnie nagramy film top 5 opuszczonych samochodów, ewentualnie, no różne są ewentualności. Top 5 opuszczonych samochodów w nadarzynie, na cmentarzu, albo, ale to już jest 100% pewność, że nagram tutaj sceny do swojego filmu. Survival Wars, Droga Śmierci. No. Ja. Z główny. Jako główny. Teraz już wiem, co tak wali gównem. Co? Nie wiem, jak tak spojrzałem na dół, to tak zaczęło jebać gównem. Dobra, zaczynamy gadać głupoty, jak to zwykle. No właśnie. Dobra, nie przedłużajmy. Jeżeli wam się podobało, dajcie suba, łapkę w górę na motywację i dalsze działanie. Co się śmiejesz? Zabroniłeś mi mówić. I... No dobra, ja to powiem. Jak wam się nie podoba, no to dajcie łapkę w dół. I pewnie wam się... Dobra. Dobra, cicho. Dobra. Ty już nie mów, bo za dużo powiesz. Dobra. Dobra. A więc... My tu się jeszcze pochodzimy, ale to już jest koniec. Koniec tak. Filmu. Koniec i bye bye panowie, do następnego odcinka. Ale będzie na mnie zły za to, że mu ciągle przeszkadzam.